też! Masz jakąś papę? No to dam. Wydaje wam się, że wiecie, ale nie macie pojęcia. Wrocław jest miastem wyjątkowym. Tak jak Szczecin jest odwzorowaniem Paryża, tak Wrocław jest odwzorowaniem Berlina. Moja mama, jak jeszcze byłem mały, handlowała tam jakimiś perfumami z jedną panią stamtąd. I zawsze pamiętam ten wyjazd do Wrocławia, bo brałem je ze sobą, był dla mnie jakimś takim niecodziennym przeżyciem. Przyjazd pociągiem na ten dworzec, gdzie było to kino, takie, które 24 godziny na dobę chodziło. Tam obejrzałem po raz pierwszy Korkociąg Piwowskiego. Dźwigałem, dlaczego? Bo organizm alkoholu nie przyjmuje. Który był dodatkiem do Eldorado z Johnem Wayne'em. Zawsze to miasto traktuję jako jakieś wyjątkowe. Było jednym z pierwszych ognisk punk rocka w ogóle w Polsce. Prawdopodobnie gdyby nie było punk rocka, ja bym nie był muzykiem i w ogóle by mi to do głowy nie przyszło. Przyszedł Brylu z Robertem Sobocińskim, takim drugim, ubrani do szkoły. Mówię, co to jest, super wyglądają w ogóle, nie, i tak dalej, i tak dalej. No i się postanowiłem wkręcić w tą załogę, która się zbierała w Hybrydach na Wawrzyszewie. No i kupiłem pierwszą płytę punk rockową. I źle trafiłem w ogóle, bo to było Eddie and the Hot Rods, czyli taka w ogóle kapela nie do końca punkowa, właściwie pub rockowa. I to było słabe, mówię, nie, no to... To wymieniłem na jakąś inną, to był zespół Motors, jeszcze gorszy w ogóle. No więc już właściwie mówię, no to słabo z tym punk rockiem coś w ogóle. Nie. I trzecia, którą tych Motorsów gdzieś tam sprzedałem i kupiłem Nevermind the Bollocks, Chris the Sex Pistols. Jak to włączyłem, to już wiedziałem, że to jest to. Właśnie się przenoszę z pomieszczenia jednego do drugiego. To jest bardzo istotna część koncertu. Należy do tak zwanego etosu kulturowego, właśnie przygotowania do koncertu, że się zmienia kanciapy. Nie pamiętam tych piosenek, ilekroć miałem taki sen, że się w ogóle budziłem nad ranem przerażony, bo się to podobno jest taki sen typowy dla aktorów, że wychodzą na spektakl i w ogóle nie wiedzą, co powiedzieć. A czy ja wychodzę z tym KNZ-em i nie wiem, co zaśpiewać w ogóle, bo tam tych tekstów to naciukane po prostu od góry do dołu. Bez wokalu, ja pójdę tam posłuchać, dla mnie jest cicho w ogóle. Cicho? Ej! Wiesz co? Z piecy? Nie, w ogóle jest no, taka mapa. Chciałem zobaczyć, no czy jest wygar. Czy ja mogę mieć do ciebie prośbę, żebyś krzyknął, jak ci powiem teraz? Uważam, że dużo fajniejsze są takie zdjęcia właśnie jak w akcji jesteśmy, nie koncertowe czy coś takiego, nie? Robert, każdy oddzielnie teraz, na tle tej ściany. Ale co ty będziesz robił z takimi zdjęciami, które są każdy oddzielnie? Poza tym nadchodzi taki czas, że już człowiek powinien sobie odpuścić fotografowanie się, no.
taka budka suflera, bardzo przyjemny zespół, jeśli chodzi, to oni by już by mogli i myślę, że jeśli chodzi o nas, to też już tak raczej nie ma czego fotografować. To jest fajne miejsce, ta wytwórnia filmów dokumentalnych. Znaczy hala wytwórni filmów dokumentalnych i publiczność dopisała, ja się szczerze mówiąc nie spodziewałem czegoś takiego, ponieważ bardzo sceptycznie do tej reaktywacji KNZ-u podchodziłem, mimo że to ode mnie wyszedł pomysł, ale to w jakimś tam stanie, prawda, innej świadomości, kiedy sobie włączyłem wideo w te i zobaczyłem, że to właściwie fajny zespół był i szkoda go tak zostawić. Wpadłem na ten pomysł reaktywacji, czyli rzeczy, która mnie niezwykle irytuje u innych. Tam jeszcze nie wchodzę, tam się zatrzymam jeszcze. Cichu zrobię. Będzie lament i łamanie rąk, tak dzisiaj tu została zabita demokracja. Jacyś ludzie wyrzucili ją do ubikacji. Płyty w ogóle w przypadku KNZ-u nie oddają tego, co się dzieje na koncercie. To jest wyjątkowo jakby taka rzecz przynależna tej grupie. Nie, bo nie jestem z tych stron, a to bardzo źle rokuje jego wizji świata i ja zaraz to poczuję, to nie moje są słowa. Też się bałem o kondycję swoją, no w końcu już jestem starszym panem, no nie prowadzącym się sportowo tak właściwie, więc skąd by miało tej kondycji na taki koncert wystarczyć, a są to koncerty naprawdę wymagające końskiej dawki energii. In these times of contention, it's not my intention to make this play. I'm looking for me. Lubię taka postawa. Te dwa koncerty były dla mnie tak, ten wrocławski, który był drugi, i toruński pierwszy, były tak jakby doniosłym przeżyciem, że in plus, że jedziemy dalej. Ta płyta, która powstaje kultu, to jest naprawdę jakąś dobrą wibrację ze sobą niesie. Ja najlepiej lubię jeździć pociągiem. I w te barierki w ogóle tam się przyładowałem. Ta płyta, która powstaje kultu, to jest naprawdę jakąś dobrą wibrację ze sobą niesie. Ja najlepiej lubię jeździć pociągiem. I w te barierki w ogóle tam się przyładowałem. Ta płyta, która powstaje kultu, to jest naprawdę jakąś dobrą wibrację ze sobą niesie. Ja nią dowodzę i właściwie chcę ją zrobić tak w zupełnie inny sposób, niż to miało miejsce przy dwóch ostatnich.
Poligono Industrial był nagrywany 900 godzin teraz, żeśmy policzyli. No to jest już w ogóle jakieś kompletne szaleństwo i zaprzeczenie jakiejkolwiek naturalności w muzyce. Coraz się nie, zmieniamy teraz werbel na najgorszy, jaki mamy. Czyli ten, wiesz, który... Ten... Najgorszy werbel, jaki mamy. Ale stopę damy inną. Co? Stopę inną. No i stopę, masz jakąś stopę? No to da, to... Wszystko, co najgorsze teraz montujemy. I gramy ten... Co? Z tych nie będziemy korzystać. Jeszcze kotły będą, ale kotły będą inne, nie? Zagrasz do tego bitu, co tam było, co leciło. A mam to samo zagrać? Tak, to samo, taki wiesz, w ogóle, czym gorzej, tym lepiej w ogóle. Tym jestem dobry. Dobra, tulczyk, ananas, kukurydza. Na kotłach tu nie grasz, tak? Kukurydza, ananas i brokuły. SP Records, domofon na słabe studio. 17:35. My tutaj gramy prosto, są dobre piosenki, które dobrze się nam gra. Mamy zagrać tak, jak gramy koncerty, a koncerty gramy dobrze. No. Słuchajcie, to ja chyba się udam do sklepu. Wypić co dobra? 48 zł. Ja nic nie jem, Takie rzeczy nie jem. Bo ja nie lubię pizzy. Zamówiliśmy jakiś taki śmietnik jedzeniowy oczywiście. I to jest koniec w ogóle. Nie? Po prostu. I to wiesz, wszyscy już łapią za mułę jakąś taką. Więc poprosiłem kolegów, żeby sobie zjedli duże śniadanie i nie jemy obiadu, tylko pracujemy do wieczora i dopiero będzie kolacja. Poproszę żelki. March 4, 2009. Ja najlepiej lubię jeździć pociągiem. W pociągu można po pierwsze przy odrobinie szczęścia znaleźć miejsce leżące. Co się zdarza teraz, tylko trzeba tak nietypową godzinę wybrać. Po drugie można się przejść po korytarzu. Uwaga! No tyle tylko, że te pociągi nie podjeżdżają pod sam hotel. To były imieniny moje, należy od tego zacząć, więc już tam jak przyjechałem, to było takie nastawienie niecodzienne. Zresztą w ogóle koncerty kultu mają to do siebie, że one, przynajmniej ostatnimi czasy, laty, że ja to dopiero takiego nabieram czadu i energii gdzieś w okolicy 10 piosenki, nie? Czyli gdzieś to 1/3 musi minąć. To skakanie ze sceny w publiczność to jest sam miód i samo dobro i w ogóle uwielbiam to robić. No zdarzają się oczywiście takie nieprzewidziane wypadki, że skok wykonałem, ale było za daleko trochę, nie? I w te barierki w ogóle tam się przyładowałem. Kiedyś to sobie żebra połamałem, bo pamiętam, to było w Obornikach Wielkopolskich. Pamiętam, że skoczyłem w ten, już lecąc, widziałem, że się rozstępują, nie? Więc już było. No i spadłem, połamałem sobie dwa żebra. Żeby wykonać taki skok, to też koncert musi być energetyczny i fajny. Tam, no, na koncercie, na którym jest zima, no to oczywiście takich rzeczy to się nawet nie ma ochoty tego wykonywać. No. Miło mnie ludzie potraktowali, więc starałem się odpłacić pięknym za na dobre. Jeszcze obraz dostaliśmy, znaczy ja i Ania z wnuczką. Nie mam słów.
było normalnie pięknie. A jeszcze twoje imieniny, to to już... Nikt we mnie muzyka nie chce zobaczyć, tylko chcą jakiegoś przede wszystkim literata, autora tekstów. My mamy pracę wymarzoną i jeżeli ona nie sprawia przyjemności, no to to się w ogóle nie jest celem. To, co robimy, to przede wszystkim jest przyjemność. Yo.